Witam serdecznie. Krótki odcinek. Postaram się, żeby był krótki. Będziemy troszeczkę modernizować alternator. Mamy tutaj wszystkie części rozłożone. I o co chodzi? Rozebrałem po teście cały zestaw i jak widać, podkładka sprężynująca zostawiła ślad. Było dokręcone. Już to tutaj trochę wyczyściłem. Tutaj była zadra i zrobił się duży luz na ośce, co zaraz Wam spróbuję pokazać. Jest na ośkę nasadzone jeszcze w miejsce, gdzie nie jest użyteczny duże. Jest bardzo duży luz mechaniczny i ja to chcę wyłapać. Jedynie, że tak, to jest oryginalny dystans. Już go wyczyściłem, tutaj był grat, w środku został grat, tylko jest taki temat, że to lata jak proszę w miechu, a nie powinno, co widać po osi, zostawia ślady latania i tak samo ciłęko, ma za duży luz w wale, co zaraz spróbuję pokazać. Tylko jak zawsze nie chcę wejść. Nie wiem, czy będzie widać, ale się kołysze. Ciłęko powinno być ciasno. Prawdopodobnie się kołysze, bo było źle wykonane gniazdo. Bo tutaj za dużo nie widać zużycia, choć widać, że latało, bo jest od połowy taki zmiana koloru. To znaczy, że coś uderzało. Więc decyzja padła na to, że rozebrałem łożysko, bo o tyle potrzebuję niższą tulejkę. To z wami założę. Wyliczyłem, że to będzie dobre. I teraz tak, przychodzi szala z łożyska i mamy dystans. Do tego przyjdzie teraz wentylator, przedmuchiwacz, bez żadnego wpustu, bez niczego. Choć de facto mam na tyle miejsca, że mógłbym wsadzić. Teraz patrzę, bo decyzja padła, że tego nie będzie tutaj. Na upartego mógłbym to zmodyfikować, żeby trzymało. Po prostu bym ten brzeg przybrał, żeby tutaj to siadło, ale to nie widzę większego sensu, dlatego że tutaj to i tak lata jak wściekły na lewo i prawo. Zaraz spróbuję pokazać na większym kole, że ten wpust nie jest do końca potrzebny, znaczy to ciłęko, a na opak. To ma być w ten sposób. Teraz przedmuchiwacz będzie bliżej korpusu i będzie robił większe podciśnienie, bo przedmuchiwacz ciągnie od tyłu, od strony szczotek, od strony komutatora, można powiedzieć, komutatora ślizgów. Ciągnie powietrze, żeby schładzać i przodem rozrzuca powietrze na bok, na boki dmucha. Każdą stronę, w tą stronę. Czyli on robi podciśnienie, od tyłu ciągnie przez cały i wyrzuca na zewnątrz. Przez to, że będziemy mieli bliżej, ta różnica będzie mniejsza, będzie w stanie wytwarzać większe podciśnienie, będzie lepiej schładzać i będziemy mieli więcej amper. Czyli załatwiamy dwa tematy jednocześnie. Nie muszę wymyślać nic nowego, tylko po prostu zrobimy to lepiej. I teraz z racji, że mam krótszą tą tulejkę, co założyłem, założymy z powrotem te kółko, które było. I postaram się to pokazać. Przestaje nam troszeczkę wałek. No i jest spoko, bo przyjdzie nam podkładka, którą gdzieś tutaj dałem. Przyjdzie nam podkładeczka,
ale będę musiał coś tutaj od czoła dać. I tego nie wliczyłem. Bo miało być w miarę ok, ale muszę coś tutaj jeszcze dodać. Może, że dodam jeszcze raz tą samą tulejkę od przodu. I to też ustabilizuje troszeczkę kółko. I tak to chyba zaraz zrobimy. A więc pokazuję kółko, jak to się mówi, zdobyczne, używane, które było modyfikowane pod zastosowanie. Jak widać, nie ma żadnego wycięcia na wpust, czy łęku, ani nic. I dawało radę. Tylko musi być tutaj odpowiednio mocno przekręcone. Tym będę się zajmował. No i biorę drugie łożysko. Nasze, jak to się mówi, polsze. Nie wiem, czy mi się uda pokazać. Made in Poland. Typowe łożysko z demontażu. Do tego zawsze skraptek. I to jest łożysko 6203. Akurat ta szerokość bieżni mnie interesowała. Więc rozbieram. Nie będziemy wkładać jeszcze od przodu, żeby po prostu jeszcze od przodu je ustabilizować. Tą ośkę w tamtym kole, co jest na agregacie. Więc idę niszczyć, a zarazem budować. Minęła chwileczka. Udało mi się wysępić kolejną obrączkę, wewnętrzną bieżnię. I teraz sobie nasadzimy kółeczko. I co Wam chcę pokazać? Lata to jak prosie w miechu. Tu sobie jeszcze zaznaczyłem, gdzie jest rowek. I docelowo chciałbym, żeby było ten rowek był po przeciwnej stronie, żeby troszeczkę wyważenie poprawić. O, to na sam koniec. Mamy tulejkę i na samej tulejce. Jak będzie lepiej. Lekko tylko palcem dociskam. Jest lepiej. Więc jak jeszcze dodam podkładkę i nakrętkę, to już będzie ekstra. Jedynie co, to będę musiał jeszcze wewnątrz kółka tą zadrę, co zrobiła podkładka sprężynująca, poprawić i powinno być cacy. Więc taka mała modernizacja. Poprawiamy wentylację, bo mamy mniejszą szparę. Mam nadzieję, że nie będzie dzwonić. Wentylator też powinien się lepiej trzymać. Nie powinien tak bić, bo tutaj to będzie sztywniejsze, już nawet teraz jest sztywniejsze, tylko kręciłem przez nakrętkę. Tak przytrzymam sobie jednym paluszkiem, bardziej dociągnę. Jest, a to, a no, jest wyluzowane. Już nie ma takiego luzu, a to tylko w palcach dokręciłem. Więc myślę, że jak to dokręcę, to powinno być spoko. Ale to już jutro. Bo muszę wziąć sobie to do wyszlifowania. Muszę to jakoś doprowadzić tą wewnętrzną powierzchnię do porządku. Tylko, że jedną ręką teraz tego nie odkręcę. A może uda się. Więc muszę to doprowadzić do porządku. I już części lecą. To se dam na ziemię. Pyk, się zablokuje na gwincie. Muszę teraz tą zadrę wyciągnąć, żeby tu było gładkie, że jak dam tą nową podkładkę, to będzie ładnie dolegać. Żeby nie dolegało tylko punktowo, bo zaś będzie to dzwonić. A tego nie chcę, bo nie słychać później innych usterek bądź nie dociągnąć, co jest w agregacie. A chcemy agregat doprowadzić do stanu, że będzie zajebisty. Więc czeka mnie lekkie szlifowanko. Będę miał szlifowanko gotowe. To lecimy dalej.